Cześć, mam na imię Tomek, witam w firmie IZO Service. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam opowiedzieć parę słów o podstawowym urządzeniu na rynku iniekcji wysokociśnieniowych. Jest to pompa IZOPRESS 400. Jest to pompa z napędem elektrycznym, pompa membranowa przeznaczona do iniekcji żywicami poliuretanowymi, epoksydowymi, a także dyspersjami wodnymi. Przy stosowaniu dwuskładnikowych żywic należy zwrócić uwagę na to, że czas wiązania tych żywic po zmieszaniu składników nie powinien być krótszy niż 30 minut, dlatego żeby żywica nie zaczęła nam wiązać w urządzeniu, w leju czy w samym korpusie pompy, dlatego żebyśmy tego urządzenia przy rozpoczęciu iniekcji sobie nie zakleili. Natomiast w przypadku iniekcji dyspersjami wodnymi, myślę tutaj o płynach krzemianowych, uważajmy na ciśnienie, które stosujemy, bo najczęściej te krzemiany są pompowane w ściany, stare ściany ceglane, struktury ceglane, które nie mają zbyt wysokiej wytrzymałości. Jeśli chodzi o pompę IZOPRESS 400, jak widzicie, jest ona niewielka, kompaktowa, może być dostarczana na stojaku z uchwytem, jeżeli pracujemy w jakichś obiektach liniowych typu tunele, to przydatny będzie wózek, na którym można pompę zamontować. Pompa waży 25 kg, jest to i mało, i dużo. Jeśli pracujemy w małej piwnicy, możemy użyć taką pompę na stojaku. Jeżeli mamy dłuższe dystanse do pokonania w trakcie, czy przygotowując się do iniekcji, to polecamy zastosowanie takiego wózka. Jeśli chodzi o elementy składowe pompy, mamy elektryczny jednofazowy silnik, mamy korpus pompy, elementy regulacyjne, włącznik, włącz, wyłącz, regulacja ciśnienia od 0 do około 200 barów. Mamy zawór przelewowy, który pomaga nam w trakcie czyszczenia pompy czy uruchomienia pompy, a także może służyć do zdjęcia ciśnienia z układu ciśnieniowego, czyli z węża i z pistoletu, jeżeli mamy krótką przerwę w wykonywanej iniekcji. Przed rozpoczęciem iniekowania polecamy zastosowanie IZOPRESS Pump Cleaner. Jest to czyścik stosowany w dwóch przypadkach. Po pierwsze, przed rozpoczęciem iniekcji musimy przepłukać pompę czyścikiem, dzięki czemu możemy sprawdzić poprawność jej działania, możemy sprawdzić, jak ona się zachowuje przy zmianie ciśnienia, możemy przepompować czyścik układem podającym, czyli wężem i pistoletem, lub sprawdzić działanie pompy na tym układzie zamkniętym. Po zakończeniu iniekcji natomiast ten sam czyścik możemy wykorzystać do wypłukania wnętrza pompy, tak żeby ona przy następnym użyciu bezawaryjnie pracowała. Jeśli chodzi o ten czyścik, służy on do płukania pompy zarówno po poliuretanach, po epoksydach. W stosunku do innych materiałów stosowanych na rynku ma dwie zalety. Po pierwsze, pozostawia tłustą powierzchnię, dzięki czemu wewnętrzne elementy pompy są nasmarowane. Po drugie, jest prawie bezwonny, dzięki temu obsługa tej pompy nie musi wdychać szkodliwych oparów. Jeśli chodzi o części składowe pompy, powiedziałem o elementach regulacji. Przed rozpoczęciem pracy iniekcyjnej musimy ten cały układ zmontować. Do montowania układu używamy klucza numer 19, który służy nam do dokręcenia trójnika z manometrem, do dokręcenia węża ciśnieniowego, zakręcenia go również na zaworze iniekcyjnym albo na pistolecie iniekcyjnym, tak jak tutaj mamy przygotowane, jak w przygotowanym urządzeniu. Jeśli chodzi o sam układ podający, może to być pistolet z miękkim bacikiem i końcówką IZOPRESS FIX, przeznaczoną do pakeru z kalamitką szpiczastą. Może ten sam element być wymieniony na dwa rodzaje nakładek płaskich. Nazywają się u nas IZOPRESS FIX L, tak jak w tym przypadku, czyli kątowa nakładka, lub nakładka prosta IZOPRESS FIX T. W leju pompy znajduje się filtr, który służy ochronie wewnętrznych elementów pompy przed dostaniem się
do wnętrza pompy elementów stałych, na przykład starej związanej żywicy, która zgromadziła się na lewie. Przed rozpoczęciem pracy iniekcyjnej zalewamy lej porcją czyścika około 1 litra. Upewniamy się, że zawór przelewowy jest zamknięty. Pokrętło regulacji skręcamy do końca w lewo, do pozycji minimum. Uruchamiamy pompę. Przy zaworze wlotowym mamy popychacz, który pozwala nam odpowietrzyć pompę, jeżeli ona po długim czasie jest zalana, po to, żeby powietrze nie zakłócało nam procesu pompowania i niekowania. Następnie ustawiamy pokrętłem żądane ciśnienie. Słyszymy, że pompa pracuje poprawnie. Możemy przystąpić do przepompowania tego czyśnika, który nasmaruje elementy wewnętrzne przed wykonaniem pracy, a także może nam pomóc skontrolować, czy odczyty manometru i regulacji ciśnienia działają dobrze. W momencie, kiedy przepompowaliśmy całą ilość czyścika, redukujemy ciśnienie do minimum. Wyłączamy pompę. W tym momencie możemy przystąpić do iniekowania, czyli do leja zalewamy żywicę iniekcyjną, tą, którą planujemy zastosować. Tak jak wspomniałem, różne bazy chemiczne tych żywic pozwalają nam na iniekowanie, uszczelnianie i wypełnianie rys styków roboczych, węży iniekcyjnych, czy wszelkich miejsc, gdzie mamy do czynienia z przeciekiem wody przez strukturę budowlaną. Po zakończeniu pracy z pompą iniekcyjną wyrzucamy całą żywicę z leja i z korpusu pompy, wypompowujemy ją i przystępujemy do czynności związanej z czyszczeniem pompy. Używamy tego samego czyścika, czyli Isopress Pump Cleaner. Zalewamy lej ilością około 1 litra, ustawiamy ciśnienie przy czynności czyszczenia na maksymalne, po to, żeby zamykając i otwierając zawór, oprócz tego, że działamy na dużym ciśnieniu, żeby stosować uderzenia tego ciśnienia, które pozwolą wypłukać żywicę z najdrobniejszych zakamarków. Po przepompowaniu czyścika początkowo za pośrednictwem układu podającego, czyli zaworu lub pistoletu, zamykamy pistolet, przepłukujemy pompę, otwierając zawór przelewowy, który przepłucze nam wewnętrzne elementy pompy i zapewni czyste urządzenie do następnego użycia. Jeżeli planujemy następną iniekcję wykonywać w dłuższym okresie czasu, po dłuższej przerwie, to polecamy zastosowanie oleju OSO32, którym zalewamy korpus pompy, przepompowujemy przez około 20-30 sekund. Olej może być z powrotem przepompowany do butelki. Nie płuczemy pompy, resztki oleju pozostawiamy w korpusie. Pozwoli nam to zabezpieczyć trwale wszystkie elementy pracujące wewnątrz korpusu pompy, a po powtórnym przygotowaniu do użycia i tak na początku używamy czyścika, żeby ten olej wypłukać. Pamiętajmy o tym, że przed zalaniem nową porcją żywicy zawsze zaczynamy od tego, że przepuszczamy czyścik przez cały układ pompujący, zarówno wąż ciśnieniowy i pistolet oraz zawór przelewowy. To tyle w skrócie o obsłudze i budowie pompy Isopress 400. Zapraszamy do następnych odcinków. Dziękuję.